Siema. Słuchajcie, następny odcinek serii Gekony Lamparcie, odmiany barwne. Dzisiaj poruszymy odmianę Bold Bandit. Wytłumaczę wam wszystko. Masa ludzi mnie pyta, jak to odróżnić, ten Bold Bandit, jakie są linie, jak to działa, z czym to łączyć, jak to łączyć, jaki to jest w ogóle gen, jak dziedziczny. Więc dzisiaj poruszymy ten temat. Zrobię też taką całą serię o boa dusicielach i pytonach królewskich. Więcej będę wklejał fotek, żeby wam to pokazać, niż gdzieś tam pokazywać na łapie jakieś zwierzaki, chociaż też jakieś będę pokazywał. Wszystkie fotki, które będę wam wklejał, są fotkami moich zwierząt z mojej hodowli. Jeżeli jest inaczej, to będę starał się to przy każdej fotce zaznaczyć, skąd ona pochodzi, podać źródło. Jak nie będę znał tego źródła, bo będzie to fotka z Google, też to jakoś tam zaznaczę. No i jedziemy z tym banditem. Słuchajcie, wszystko zaczęło się w bodajże 95 roku. Ron Tremper wypuścił gekony, które nazwał Bandit, Bold Bandit. Ogólnie, słuchajcie, Bandit, Bold, może zacznijmy od Bolda. Bold to jest określenie tak zwanej grubej kreski, grubej linii. Każdy gekon Bold Bandit jest niczym innym jak klasycznym gekonem. Genetycznie jest to gekon klasyczny, który został wyselekcjonowany na te pogrubienia. Wiele lat selekcji osobników, które mają te skupiska tego czarnego, mocnego koloru, jak największe, jak najwyraźniejsze, doprowadziło do powstania właśnie tej odmiany Bold. Bold to jest określenie czarnej, grubej kreski na grzbiecie gekona. Bandit to jest określenie czarnej, grubej kreski na głowie gekona. Więc tak naprawdę to jest to samo. Skutkiem ubocznym tej selekcji był tak zwany inbred, chów wsobny, czyli krzyżowano ze sobą dosyć blisko spokrewnione osobniki, co z czasem doprowadziło do karłowacenia tej odmiany. Po jakimś czasie hodowcy to zauważyli i postanowili zrobić z tym porządek, więc dodano sporo świeżej krwi i aktualnie myślę, że nie mamy już takiego problemu. Więc to tak naprawdę jest jedna, jedyna wada, która już została naprawdę, myślę, że wyczyszczona. Więc bardzo fajna odmiana, nie zabrudzona żadną genetyką, bez większych wad. Warto się w to bawić, bo mamy tutaj ogromne pole do popisu. Selekcja przy gekonie lamparcim to jest coś najlepszego, co może być. Zacznijmy może od tych całych boldów na grzbiecie. Słuchajcie, określa się gekony odmiany Bold najczęściej albo Bold Stripe, albo Bold Jungle. Tu mam taką samiczkę Bold Stripe i zwróćcie uwagę. Posiada dwa wyraźne czarne pasy wzdłuż grzbietu. Najczęściej kończą się one tuż przy nasadzie ogona i tam pojawiają się takie dwa poprzeczne pasy. Zdarza się, że najlepiej wyselekcjonowane osobniki mają te pasy do samego końca. Ale jeżeli mamy tych pasów te 80%, tak jak jest w tym przypadku, śmiało możemy takiego gekona nazywać już Bold Stripe. Odnośnie jeszcze Bold Stripe'a, te wzory naprawdę mogą się mocno różnić. Tutaj pokażę wam dwie samiczki. I zwróćcie uwagę. Jedna samiczka, ta, ma fajny, mocny, wyraźny, równy stripe. A druga samiczka, czyli ta, ma taki quadro stripe, nie? Przerywany z delikatnymi boczkami. I on się może mocno różnić. Patrzcie. Teraz Bold Jungle. Bold Jungle określamy gekony, których wzór na grzbiecie rozbiega się. Najczęściej on tworzy takie okręgi po bokach. Ten stripe jest taki przerywany. Pokażę wam dwa typy czegoś takiego, albo nawet może trzy. Słuchajcie, tutaj mamy samca i zwróćcie uwagę, że ma poprzerywany ten wzór po bokach.
Więc tutaj śmiało możemy tego Gekona nazwać Bolt Jungle. Tutaj wam pokażę jeszcze samczyka Bolt Jungle, który ma bardzo specyficzny wzór na grzbiecie, ale zwróćcie uwagę, że jest bardzo atrakcyjny i ładny. I tutaj tak samo możemy jednoznacznie nazwać go Bolt Jungle. Konsensus. Jeżeli chodzi o grzbiet, mamy dwa typy. Bolt Stripe i Bolt Jungle. Teoretycznie każdy gekon, który będzie miał pas wzdłuż grzbietu minimum 80%, nazywa się Bolt Stripe. Jeżeli występują jakiekolwiek załamania, zawirowania, tego stripa jest poniżej 80%, nazywamy go Bolt Jungle. No i tyle. Teraz w kwestii głowy. Słuchajcie, cechą specyficzną na samym początku bandita miało być to, że miał mieć czarną linię wzdłuż nozdrzy od początku do końca. I ta czarna linia była wyznacznikiem tego bandita. Ron Tremper określił też taki wyznacznik, że muszą być maksymalnie 3 lub 4 zbiory tych czarnych linii na głowie. Myślę, że z czasem to się już mocno zmieniło. Nie zwraca się już tak bardzo uwagi na te nozdrza, tylko chodzi o ten specyficzny wzór. Będę wam raczej wklejał fotki swoich gekonów, głów i tak dalej, niż pokazywał gekony, dlatego że nie będzie tego za dobrze widać. Mamy kilka typów tych głów. Standardowy bandit, czyli 3-4 czarne punkty, kropki, kreski na głowie. Plus ta kreska na nosie. Drugi typ bandita to jest często duża kropka na nosie i tak samo 3-4 zbiory na głowie i to też można moim zdaniem uznawać dla bandita. Trzeci typ bandita to jest tak zwany bandit full mask. Full mask mówimy wtedy, kiedy ten cały zbiór linii na głowie jest ze sobą połączony. Tutaj cały czas wklejam wam foty. Następna sprawa, linie. Słuchajcie, powstało masę różnych linii, ale one zostały mocno zabrudzone przez nieuczciwych hodowców. Otóż na przykład linia Zorro Bandit, która cechowała się bardzo grubą, mocną, czarną linią. Często ludzie kupowali sobie jednego osobnika, na przykład Samsa tej odmiany, krzyżowali z innymi Boldami, Bold Banditami i młode po tym nazywali Zorro. Dodatkowo doszło do tego takie coś, że ludzie selekcjonowali te inne linie i ich nie nazywali i z czasem one wcale nie były brzydsze od tych rasowych Zorro. Więc tutaj mamy taką dosyć kontrowersyjną sprawę, nie wiemy kiedy nazwać, po prostu Zorro Bandit jest Zorro Banditem wtedy, kiedy pochodzi z czystej linii Zorro Bandit, ale wcale wyglądowo on nie musi być o wiele bardziej atrakcyjny, albo może być nawet brzydszy od dobrze wyselekcjonowanego bandita z innej hodowli, tak? Nie z linii Zorro. Więc tutaj to już nie patrzyłbym na to, że to jest Zorro. Nie ma to jakiegoś tam większego wpływu na urodę tego zwierzaka. Druga linia to jest linia Halloween Mask, bodajże wyhodowana przez Gecko Boa, ale mogę się mylić. To jest linia, tu wklejam wam też foty, która cechuje się takim specyficznym układem wzoru na głowie, a mianowicie są to tak jakby dwa takie okręgi na czole nad oczami. Ten wzór na grzbiecie też u tych Halloween Mask był dosyć drobniejszy. Inne geny na Bolt Banditach. Przede wszystkim Max Snow robi rewelacyjną robotę na genie Bandit. Rozjaśnia ten i tak już kremowe tło na jeszcze jaśniejsze. Więc ten kontrast czerni i bieli robi się rewelacyjny. Maluchy, które się klują, to są obłędne. Oczywiście z czasem dostają troszeczkę żółci, jedne mniej, drugie więcej. Natomiast ten gen Bandit, Max Snow na Bandit robi rewelacyjną robotę. Unikamy krzyżowania Max Snow Bandit z Max Snow Bandit, dlatego że to jest niepełny dominant, więc 25% młodych z takiego łączenia będzie Super Snow. Oczywiście te Super Snow wychodzą ciekawe po takich wyselekcjonowanych boldach, dlatego że te kropy są fajne i
większe niż u standardowego, tak? Gekona często ułożone w jakieś takie fajne stripy. Unikamy, jeżeli chcemy pracować tylko na Bold Banditach, jeżeli chcemy sobie selekcjonować super snowy z dużymi kropami, no to jak najbardziej, ale to trzeba mieć jakiś plan hodowlany, nie robić tego tylko dlatego, żeby sobie robić, tak? Pamiętajcie, że w ogóle w hodowli wszystkich zwierząt egzotycznych plan hodowlany to jest absolutna podstawa. Zakładamy, co chcemy osiągnąć, bo jak inaczej będziemy po prostu mnożyli ze sobą te gekony, to będziemy je mnożyli dla samego faktu mnożenia. Uważam to za coś bezcelowego, tak? Tutaj mamy do czynienia z selekcją i selekcjonujemy, a nie sobie tylko mnożymy. Następny gen... Właśnie, ciekawostka. Słuchajcie, w 2012 roku Ron Tremper postanowił zrobić gekony Bandit w linii Tremper Albino. I zauważył taką ciekawostkę, że nawet samce klute w wysokiej temperaturze wychodzą mu ciemne. Pewnie wiecie, ale wam powiem, temperatura inkubacji jaj ma, zwłaszcza w ostatnich 2 tygodniach życia zwierzaka, ma ogromny wpływ na kolorystykę zwierzaka. Dlatego samce inkubowane w wysokich temperaturach wychodzą bardzo jasne, o mocnych, jaskrawych kolorach. Samiczki, te inkubowane w niższych temperaturach, wychodzą sporo ciemniejsze. Ale Tremperowi zaczęły wychodzić te samce z wysokich temperatur równie ciemne. Uznał on, że jest to nowy gen recesywny, który nazywa się cinnamon. Jest to gen, który właśnie świetnie wygląda na Tremper albino, powoduje przyciemnienie tego albinosa i miała to być fajna, spektakularna odmiana. Sam miałem do czynienia, bo kupiłem bezpośrednio od Rona Trempera takiego cinnamona. No ja niestety u niego nie udowodniłem, że to jest recesywne. Uważam, że jest to przypadkowe, ale może mi się taka sztuka trafiła, no nie mi oceniać, w każdym bądź razie zaprzestałem z tym prac, natomiast bardzo długo pracowałem nad zrobieniem Tremper albinosów w Bold Bandicie, wklejam wam tutaj foty, no całkiem fajnie to wyszło. Następna linia Albino Bell, też były próby bodajże z Anglii, Dave Rich zrobił linię banditów w Bell Albino. Widziałem też osobiście na giełdzie w Ham gekony w Bold Bandit w linii Rainwater Albino. Nie urzekły mnie. Niestety ten wzór był bardzo jasny i z wiekiem się zacierał. Więc tutaj następne pole do popisu, jest nad czym pracować. Polecam bawić się w Polsce. Ogólnie Rainwater Albino jest bardzo rzadkim genem. Dlatego warto go ściągać i z nim pracować. Następne geny. Słuchajcie, są też selekcje boldów na pomarańczowy kolor. Krzyżowane z różnymi liniami Tangerine. Efekty rewelacyjne. Tutaj już hodowcy raczej nie skupiali się na wzorze na głowie, tylko na tym, żeby zachować jak największe pogrubienie na grzbiecie. Przeważnie stripy, na przykład odmiana Firebolt i tym podobne. W każdym bądź razie, słuchajcie, Bold Bandit, rewelacyjna odmiana, z którą można pracować z większością genów, które nie powodują utraty wzoru na grzbiecie, takimi jak Patternless, Marfy czy Blizzard. Tyle w kwestii tej odmiany. Bardzo polecam, jest to jedna z moich ulubionych odmian. Ludziom się bardzo podoba, te pogrubienia robią ogromną robotę. Dzięki bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku.